Cześć, słuchajcie, przychodzę do Was z zapalonym lampionem. Chciałam Wam pokazać ten efekt końcowy, także świeczka w środku się pali. Pokażę Wam, udekorowałam też serduszkiem drewnianym, kokardką i lampion właśnie tak się prezentuje. Uważam, że wyszedł mi bardzo taki oryginalny, także będzie to na pewno fajna ozdoba na balkon, fajna ozdoba do ogrodu, na festiwale, na koncerty. Także zrobiłam takie choinki i serduszka i światło bardzo fajnie właśnie przez te puste białe otwory prześwituje. Także zachęcam Was do zrobienia właśnie swoich takich kolorowych lampionów. Także wygląda to fajnie. Jestem w pokoju właśnie, zrobiłam troszeczkę taki nastrój ciemności. Zamknęłam roletę, żeby było widać, ponieważ jeszcze na dworze jest widno i nie ma takiego efektu, ale wydaje mi się, że właśnie chciałam Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Na dworze jest mokro, pada, także na razie się do ogródka nie wybieram i tak właśnie chciałam Wam pokazać już, żebyście sobie mogli zrobić swoje właśnie lampiony tutaj na lato, na dekorację balkonu właśnie. Dzisiaj jest mecz, także przygotowujemy się niedługo do meczu. Także mam nadzieję, że Polska nie przegra z Portugalią, wygra. No i że przejdziemy dalej. Także trzymam kciuki bardzo mocno i właśnie to jest takie światełko dla naszych orzełków, które postanowiłam, że zrobię. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.